Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie na drugą część tego cudownego speciala na nasze 10 urodziny. Do tej pory w pierwszej części dowiedzieliście się, jak to było kiedyś, jak to się zaczęło, jaki był nasz pierwszy projekt, po co to w ogóle, dlaczego to w ogóle i co teraz w sumie po 10 latach, co z nami, czy dalej będziemy tacy sami, czy się zmienimy? Nanokarin zmienia się każdego dnia, z każdym nowym członkiem Nanokarin jest inny. Tak naprawdę grupa, jako grupa, ma cel, nie ma celu. Mówimy, że dubbing to nasza pasja. Ale czy tak jest do końca, że Nanokarin to tylko dubbing? Dowiecie się teraz, za chwilę. Za chwil, kilka minut, kilka, dowiecie się, czy Nanokarin to tylko dubbing. I robienie projektów tylko i nic więcej. Serdecznie Was zapraszam i do następnego razu. Cześć, jestem Nanoha. Z tej strony Aloes. Jestem Alvea. Z tej strony Bizmut. Ja jestem Kwami Catcher. Jestem Denwist. Jestem Diania. O, hej, nie widziałem cię. Śmiało, siadaj, ogrzej się przy ognisku. Kim jestem? Mówią na mnie drani. Jestem aktorem w Nanokarin. Z tej strony Filipus Magnus. Jestem Grycia. Z tej strony Hikari. Cześć, jestem Kapsel. Bardziej jestem znany pod nickiem Kasar. Z tej strony Konji. Jestem Krecioch. Z tej strony Majty. Ja jestem Mikson. Jestem Najmel. Z tej strony Naci Komaru. Siemanko, jestem Netarus. Z tej strony Marlu. Jestem Nowak. Jestem orzechem. Pokaż twarz, może co? Cześć, pchełko. Cześć. Lubisz mnie? Hej, mówi do was Red Queen. Jestem Real. Jestem Ren. Nazywam się Raus. Jestem Seraskus. Jestem Serik. Z tej strony Shigu. Jestem Snake. Jestem Storm Chaser. Woohoo. Cześć, jestem Tunezu. A, to ty! Cześć, jestem Evil i jestem jednym z członków Isomni, to znaczy Nanokarin już od 5 lutego 2017 roku. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Tak ważna jest dla mnie ta data. A teraz bo chciałbym posłuchać po raz kolejny legendy nigdy nie umie... To znaczy legend słuchać głos. Tak miodna jest ta produkcja. W Nanokarin jestem od 13 kwietnia 2017 roku. 2 października. Początku lipca tego roku. Od czerwca 11 roku. Od 6 stycznia 2014 roku. Od 3-4 lat? Już w sumie nie pamiętam. Prawie 6. W marcu 2017 roku. 6 września 2017, czyli od niedawna. Jestem od września 2014 roku. Cześć, jestem Chyłka, jestem na Nanokarinie od 7 lat. Jestem na Nanokarinie od dawna. Nie pamiętam dokładnie od jak dawna. Prawdopodobnie od jakichś 9 lat. Od 2012 roku. Ale w rzeczywistości byłam to już jakieś 8. Od 21 maja 2017 roku. Znam Nanokarin od około już 2 lat, ale tak bardziej zaczęłam się wdrążać właśnie rok temu, właśnie w 9. rocznicę założenia Nanokarin. Dołączyłam 28 września ubiegłego roku. 15 stycznia 2017 roku. 15 sierpnia 2015 roku. 2015 roku. Około 2011 roku, może przełom 2011 i 2012 roku. Od ponad 2 lat. I prawdopodobnie, jeżeli to oglądasz, to jestem członkiem Nanokarin. Choć w sumie jak to teraz nagrywam, to jeszcze nie wiem, bo nim jeszcze nie jestem. Jeśli chodzi o moje dołączenie, to szczerze mówiąc, nie potrafię się dokładnie doliczyć, kiedy to było. Jestem już 2 rok. Zrekrutowałem się w sierpniu 2016 roku. Jakiś rok temu. 2012 roku, na przełomie lutego i marca. Tak, to było jakoś tak. Do grupy Nanokarin dołączyłem 3 października 2017 roku. 12 września 2017 roku. Od 6 lipca 2017 roku. I jestem tu od zalania dziejów.
jestem w Nanokarinie od 2014 roku jako aktorka i na razie tylko aktorka. Co lubię w tej grupie? Zrobiłam sobie ściągę, bo jestem debilem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek mówienie do kamery. No ale zapisałam sobie tutaj oczywiście możliwość rozwoju, bo naprawdę można się rozwijać w tej grupie, polepszyć w czymkolwiek, co robisz. Czy tam aktorstwo, czy wokal, czy montowanie filmów, czy co tam jeszcze u nas jest. No, na drugim miejscu oczywiście różnorodność osobowości, bo na Nanokarin składa się ogrom przeróżnych osób. I każda jest inna i z każdą da się zamienić słowo. No tak, powiedzmy. No i oczywiście wyjazdy, byłam tylko na kilku, ale naprawdę polecam. Nanokarin bardziej, powiedzmy, trzymam się takich tyłów i no cóż, co ja tu mogę więcej powiedzieć? Co? Mam powiedzieć, że Nanokarin jest super? A ile mi za to tyle? Dobra. Okej. Okay. Mhm. I w ogóle Nanokarin to jest tak super, mega, ja po prostu uwielbiam tą społeczność, oni są tak wszyscy tutaj świetni, w ogóle zero jakichkolwiek dram, zero jakichkolwiek złości, i tu jest tak super i ekstra, właściwie to wy, wszyscy, możemy się tutaj rozwijać, możemy ćwiczyć swoje głosy, w jakiś sposób poprawiać swoją dykcję, rozwijać swoje pasje, marzenia. Do dołączenia do grupy skłoniła mnie myśl, chęć spotkania się z ludźmi, którzy dzielą te same zainteresowania co ja, czyli to aktorzenie przez mikrofon, że tak to nazwę. I po tak krótkim czasie przybywania na tej grupie mogę stwierdzić, że ta grupa zrzesza naprawdę wspaniałych ludzi z poczuciem humoru. I pozdrawiam moją przyjaciółkę Necikomaru. Jestem jeszcze początkującym, ale może po dłuższym pobycie w grupie będzie mnie stać na więcej. A mimo tego, że od dość dawna jestem tutaj, to jakoś wybitnie się nie udzielam aktualnie, bo wyszło jak wyszło. Ale jak zobaczyłam pierwsze dubbingi na Nanokarin, to miałam takie... Wow! Wow! Ale oni są świetni! Ja też chcę taka być. No i niewiele myśląc, 14-letnia dziewczynka dołączyła sobie do Nanokarin i rekrutowała się z mikrofonem wbudowanym w laptopa. Dzięki niezawodnym poradom członków, tak. Kupiłam sobie mój pierwszy mikrofon za jakieś 80 zł mniej więcej. I dumnie, naprawdę bardzo dumnie, próbowałam cały czas nagrywać. Ręcia się mną wtedy zajmowała, pomagała mi, której za to bardzo dziękuję. Gdyby nie ona, nie zainteresowałam się tym aż tak, co byłoby naprawdę dla mnie wielką stratą. Ogólnie, jeśli chodzi o aktualny Nanokarin, bardzo się zmieniło. Części osób już nie ma, którzy byli na samym początku. Ale no, wszystko się zawsze zmienia. Też projekty są o wiele naprawdę lepsze od tego, co było kiedyś. Ludzie zdobywają naprawdę duże doświadczenia, umiejętności nowe. Tak więc mam nadzieję, że ktokolwiek z Was może poczuje się zachęcony w jakiś sposób i dołączy do Nanokarin. Cześć! Czy gdzieś grałem? Parę mniejszych ludzi gdzieś znalazło, ale to dawno temu i nieprawda. Ale za niedługo będzie można mnie zobaczyć w scence z Shinsekai no Yori. Proces Squillera. A czemu jestem w NK? Przede wszystkim, ponieważ mogę się rozwijać jako fanduber oraz spędzić czas ze świetną ekipą. Myślę, że to chyba wszystko. No cóż, good luck and have fun, boys. Długo potem zacząłem pracę nad scenką z Kultfyna Śliczna Magia, która miała premierę w kwietniu 2017 roku. Obecnie pracuję nad kolejną scenką ze Kultfynaści, jednak prace nad nią się przedłużają. Tak, i zapewne widzicie, siedzimy po piwnicach, robimy te projekty i w sumie to wywiby się tylko i wyłącznie satysfakcją zrobienia projektu, więc... Opowiedz o swoim pierwszym projekcie. Ci, którzy mnie znają z innych grup dubbingowych, wiedzą, że się rzucam z motyką na słońce. Pierwszym projektem był Dream On, zespołu Aerosmith w wykonaniu aktorów z Glee, w naszym wykonaniu Cheeseman i Killaroom. Efekty możecie zobaczyć na kanale wkrótce. Miałaś jakieś przygody?
Tak, do mojego CV mogę wpisać, że jestem zaklinaczką killa runów. Ponoć jest to zasługa, że nagrał mi się nawet dwa razy w krótkim czasie, więc jestem z siebie dumna. Tutaj będę owację. Cokolwiek. Dobrze, nie... To się najwyżej, najwyżej będę zatrzymać. Już cięcia. Nana zrobi. Nana zrób cięcie. To się wytnie. Pamiętaj, to się wytnie. W takim razie zapraszam na dwa kolejne projekty. Najbliższy z nich to będzie piosenka z musicalu Headers. That Girl Walking. Będzie dość pikantnie, więc przygotujcie uszy. Oraz scenka z anime Bichu, w którym zresztą podkładam główny głos. I się prosimy! Jestem trochę chora, więc będę śmieszniej mówić. Ale będzie w porządku. Dobra, jeszcze raz. Od nowa. Niech to się zaczyna tak. No więc, jeżeli to widzisz, to cześć, jestem animatorem. Jestem wokalistą oraz rekruterem wokalistów. Z racji tego, że Nanokarin obchodzi swoje 10 urodziny, chciałbym bardzo podziękować całej ekipie, całemu Nanokarin za naprawdę masę świetnych projektów, za to, że wbiło nam 30 000 subów na YouTubie. Jesteśmy, w sumie ja jestem i mam nadzieję, że wszyscy bardzo szczęśliwi z tego, jak to wszystko prosperuje. Mam nadzieję, że stworzymy razem jeszcze masę świetnych projektów. Trochę się zająkałem i tak dalej, i tak dalej. No trudno, w każdym bądź razie chciałbym jeszcze raz podziękować całej ekipie. Mam nadzieję, że jeszcze przez kolejne 10 lat będziemy tak tworzyć. Dubbing to nasza pasja. No i cóż, widzimy się w następnych projektach. Widzimy się? Słyszymy się w następnych projektach. Cześć! Jestem wokalistką i reżyserką piosenek. Lubię szpinak i pozdrawiam Netarusa. No Karin, mam rangę młodszego wokalisty. Dołączenie w zasadzie zachęciła mnie moja przyjaciółka, mówiąc, że będzie fajnie i w sumie jest fajnie. Poznałam bardzo wielu miłych, sympatycznych i po prostu kochanych ludzi i niczego nie żałuję w sumie i polecam bardzo mocno tylko tę grupkę 12 na 10 perfekto i w ogóle najlepsza grupka, w jakiej kiedykolwiek byłam. A w ekipie najbardziej lubię ciepłą atmosferę, która panuje na każdym spotkaniu grupy. A w grupie jestem aktorką oraz instrumentalistką, jednakże planuję także w przyszłości zostać reżyserką oraz dialogistką oraz być może kiedyś także i wokalistką. I właśnie wtedy postanowiłam sobie, że muszę wstąpić w te zacne szeregi i właśnie dzięki temu wszystkiemu od 15 marca mogę z dumą reprezentować Nanokarin, gdyż jestem tutaj wokalistką. Na razie nie byłam w żadnym projekcie i moja ranga jest trochę pusta, ale jakoś daję radę. Dlaczego jestem w Nanokarin? Przede wszystkim jest tu mega super dużo fajnych ludzi, którzy naprawdę są bardzo mili. I można z nimi fajnie spędzić czas, w sensie pograć, pogadać, pośmieszkować, pomemować i różne takie sprawy. By the way, specjalnie nie ruszałam ustami i aktualnie kłócam, bo inaczej nie mogę ustawić sobie telefonu. Jestem aktorem, być może wkrótce instrumentalistą. Lubię muzykę, przede wszystkim jedzenie. Wiele innych w sumie też. Pozdrawiam Kret. Na razie. I czym się zajmujesz? Wszystkim. Przede wszystkim się zajmuję realizacją dźwięku. I tym się zajmowałem od początku. I to mnie w ogóle połączyło z tą grupą. Wtedy dźwiękowienie scenek i realizacja dźwięków w sensie muzycznym było połączone. Tym się zajmowałem. A teraz się zajmuję też rekrutacją, graniem, robieniem instrumentali i generalnie różne rzeczy. Wyjazdy, konwenty, imprezy i tak dalej, ale przede wszystkim realizacja. Jaki był twój pierwszy projekt? Nie wiem, jaki był mój pierwszy projekt, nie pamiętam, co pewnie wynika z tego, że to było strasznie dawno temu. Natomiast pierwszy projekt, który pamiętam, to było Higurashi. To było strasznie hit anime wtedy. Wszyscy to oglądali i też robiliśmy to anime i zresztą nie tylko my robiliśmy to anime. Dubbingowaliśmy całe odcinki i chyba ze 3 te odcinki wyszły w końcu. No i robiłem udźwiękowienie, tylko składałem z aktorów, robiłem ścieżkę. I no nie mogło być to pierwsze anime, bo już wtedy wiedziałem, żeby składać dubbingi w programach do edycji dźwięku, a nie obrazu. Już wtedy pracowałem w Kibejdzie. Natomiast było jedno z pierwszych, było drugie, było trzecie. No i nie wyszło dobrze. Znaczy, od strony dźwiękowienia. Co mi się najbardziej podoba na rękę.
Nie no, generalnie nanokarin polega na tym, że robimy fajne projekty, robimy dobre rzeczy, dobrze się przy tym bawimy, dobrze się przy tym czujemy i rozwijamy się. No i to mi się podoba w nanokarin. Tak, możliwość robienia fajnych rzeczy, poznawanie ludzi, rozwijania swoich umiejętności, hobby, pasji, whatever, jakby tego nie nazwać. No dobra, niedawno zostałeś koordynatorem kawalerii konwentowej. Bardzo niedawno. Skąd, skąd nazwa i jakie masz plany na przyszłość? Jakąś godzinę temu. No nieprawda. Skąd nazwa? Nazwa jest po to, żeby móc powiedzieć, że kawaleria przyjechała, tylko po to. Będziemy wchodzić na konwent i mówić, kawaleria przyjechała. Po to jest ta nazwa. Kto chciałby być, nie wiem, tam jakimś członkiem zespołu do spraw organizacji konwentu, brzmi nudno. Natomiast być członkiem kawalerii konwentowej na Nokali, spoko. Myślę, że warto dla samej tej nazwy nam pomóc. A co? Jaka była druga część pytania? Jakie plany? Jakie plany? Najbliższy konwent, na którym w ogóle będziemy jakąś większą grupą, to chyba jest Falcon w Lublinie. Natomiast nie będziemy tam nic robić specjalnego w stylu atrakcji. Tylko po prostu się spotkamy. Będzie fajnie. Fajny konwent, ale nie będziemy tam nic organizować. A później, nie wiem, tak naprawdę, na pewno będziemy na Pyrkonie, aczkolwiek Pyrkon to jest dopiero maj, czy kwiecień, nie coś koło tego. A poza tym nie wiem, jeszcze. Powiedz coś o nanokarin, powiedz coś o sobie, powiedz jak cię kochamy. Bo chcę powiedzieć jedną rzecz konkretnie. Nanokarin w tym roku otworzyło się na wyjazdy, na konwenty. Jeszcze wcześniej tego nie robiliśmy. Zaczęło się od Pyrkonu tak naprawdę. Ogarniamy jak tworzyć atrakcje, jak przygotowywać jakieś atrakcje dubbingowe, które byście mogli przyjść i nagrać. Coraz więcej osób nas chce na tych konwentach, coraz więcej organizacji nas zaprasza. Super, zapraszajcie nas. My też się zapraszamy na kilka takich atrakcji. Jeśli byście chcieli, to piszcie do nas, że są takie konwenty, że co proponują, my się zgodzimy. Właśnie zapraszamy, na konwentach też jesteśmy fajni, możecie nas dotknąć, przytulić się, posłuchać na żywo, bo często robimy koncerty. Super, super fajnie, że jesteście dla was. Trochę też dla nas, ale to dla was to robimy, więc fajnie, to doceniacie. Fajnie się z wami zobaczyć. Nie no, to było tak, że poszłam raz do Orzecha, który wówczas był już moim chłopakiem. Powiedziałam, hej, może posiedzimy razem. A on powiedział, nie, bo do mnie przychodzi na Nocha i Ręcie i nagrywają scenkę do School Days. Albo do Figuraszy. Jedno z nich. Kota Nocha! Kota Nocha! Albo coś. Wtedy i w ten sposób poznałam na Nocharin. Dowiedziałam się, co robicie. To było bardzo dziwne pierwsze spotkanie. Ale wyłączyłam, nie wiedziałam, z czym to się je, jako że lubiłam tłumaczyć to, co tam tłumaczył. Zostałam dialogistą. W tym momencie już nie mam rangi dialogisty, ale kiedyś miałam. Więc nie. Okej. Okay. Jaki był twój pierwszy tekst? Chyba Karma. Pierwszy tekst. Było tak, że Ręcie zaczęła pisać tekst do Karmy. Ale nie kleiło jej się tam, jakiś fragment się nie kleił, w refrenie czy w czymś tam. Spytała się mnie, ja jej napisałam dwie linijki. Po czym doszło do wniosku, a wiesz co, to może napisz całość. Napisałam. Tekst to w sumie do dzisiaj mi się podoba. Nie jest idealny. Prawdopodobnie nie przepuściłam go na rekrutacji. Ale bardzo mi się podoba, bo pokazuje, jak dużo się rozmawia. Jak dużo nanokarin może nauczyć was, bo wszystkie informacje są dostępne w naszej dziale. Na forum link znajdziecie poniżej. Zajmuję się... Właściwie to nie wiem, czym się zajmuję i dokąd zmierzam, ale poprzestajmy na tym, że po prostu tutaj sprzątam. A mam nadzieję, że dużo się to nauczę i spotkam fajnych ludzi. Była to jedna z lepszych decyzji, jakie podjąłem. Od dawna chciałem się rozwijać wokalnie i aktorsko. Długo szukałem, aż w końcu trafiłem na tę wspaniałą grupę. Największą zaletą NK jest według mnie niezwykle przyjazna atmosfera. Można tu poznać naprawdę wspaniałych ludzi. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem członkiem NK. Moje zainteresowania to na pewno wokal, aktorstwo, jak wcześniej wspomniałem. Aha, jeszcze do tego od niedawna dochodzi realizacja dźwięku.
Póki co, no, uczę się jak każdy na początku, ale sama nauka sprawia mi niezwykłą przyjemność. A jestem reżyserem piosenek, wokalistką, tekściarką i aktorką. Byłam głosem Asuny ze Sword Art Online Abridged. I dołączyłam do NK, bo zawsze lubiłam śpiewać, ale w sumie nigdy nie miałam tej cywilnej odwagi, żeby robić to publicznie, więc stwierdziłam, że w internecie będzie mniejszy przypał. Otóż nie, nie jest. Ale nigdy nie żałowałam, że dołączyłam do NK. Przez te 6 lat spotkałam wielu wspaniałych ludzi i mam nadzieję, że będę tu jeszcze długo. I tak samo mam nadzieję, że wytrzymacie z nami jeszcze kolejne 10 lat, jeżeli tyle potrwamy, bo mam nadzieję, że tak będzie. Pa, pa. Do NK dołączyłem dlatego, że chciałam pisać teksty i nagle znalazłem na YouTubie grupę, która śpiewa, więc stwierdziłem, kurczę, dołączę do nich i może będę im pisał teksty. I jakoś tak się stało, że będąc znaną karierę zacząłem pracować nad tekstami, uczyłem się, o Jezu, ile się uczyłem. I koniec końców zacząłem pisać coraz lepsze teksty i coraz więcej fajnych tekściarzy zaczęło dołączać do grupy na Nankarin. I w ciągu tych 3-4 lat, Jezu, jak się rozrosliśmy, jestem zarąbiście dumny z wszystkich tekściarzy, którzy teraz są w NK, bo to jest coś, o czym marzyłem w zasadzie od dołączenia. Na zasadzie, że NK albo w ogóle fandubbing, będziemy tworzyć takie fajne produkcje, że będę mógł na to patrzeć, będę mógł to czytać i będę patrzył, wow, to jest coś z myślą, to jest nie na odwal, to jest... No. Dzięki ludzie. Naprawdę dzięki wielkie. Do NK dołączyłem jako wokalista, gdyż bardzo lubię śpiewać. Ponadto jestem założycielem Smutnych Żab. Kiedy to na YouTubie odkryłam cover piosenki SNSD Randevi Run po polsku, więc postanowiłam dołączyć, mając nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda coś się wydać z tego zespołu. No i oczywiście, że może uda mi się w tym wziąć udział. Na NK jestem rekruterem wokalistów, jestem również wokalistką, aktorką i reżyserem. Aktualnie NK wydaje bardzo dużo projektów, są to dobrej jakości projekty, bardzo dobrej jakości projekty. Oprócz tego w NK znajdziecie naprawdę miłych ludzi, naprawdę bardzo przyjazną atmosferę, więc jeżeli kiedykolwiek chcieliście pobawić się w dubbing, a nie mieliście na to odwagi, nie było was na to stać samemu, zapraszamy do nas, na pewno wam w tym pomożemy. Możecie również z nami pogadać o niczym, nawet o niczym, o wszystkim na Discordzie. Zawsze możecie do nas wstąpić. Zapraszamy, będzie nam bardzo miło. Pozwólmy NK trwać przez kolejne 10 lat. Pa, pa! Jestem tutaj po to, aby realizować się amatorsko w dubbingu, jako że nie mogę zawodowo. I w sumie Nanokarin jest dosyć dobrą alternatywą, jeśli nie macie opcji zawodowej udzielania dubbingów. Dlaczego lubię to miejsce? Bo uwielbiam modulować głosem. Uwielbiam być kimś, tylko nie sobą. Bo to jest takie fajne. Po prostu uwielbiam podkładać głosy. To jest chyba mój żywioł. Tak myślę. Bo na co dzień mam siebie. My mamy siebie. Dlaczego nie możemy po prostu kogoś poudawać? To jest ekscytujące. Co mogę powiedzieć o Nanokarin? Nanokarin jest wspaniałym miejscem, gdzie możemy wzajemnie doskonalić swoje hobby, gdzie możemy rozwijać się, gdzie poznajemy tajniki dubbingu, gdzie widzimy to wszystko, jak to wygląda za tak zwaną kuchnią. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie, które polecam naprawdę każdemu, bo jest to naprawdę coś niesamowitego, żeby zobaczyć to wszystko od innej strony. Jest to także miejsce, w którym możemy spotkać naprawdę super ciepłych ludzi, którzy zawsze wyciągną do nas pomocną dłoń i podpowiedzą albo jak coś powinno wyglądać, jak powinno się zrobić. To naprawdę jedna wielka, ciepła rodzinka, do której każdy może dołączyć. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, aby dołączyć do grupy takiej jak ta, to nie warto się zastanawiać ani chwili dłużej. Naprawdę serdecznie polecam i sądzę, że tej decyzji nie będziesz żałować. A więc, no, nie przedłużając, my na ciebie czekamy i mam nadzieję, że widzimy się za niedługo. Cześć!